Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, kierunek technik masażysta, zajęcia praktyczne, pracownia masażu. W trakcie dwuletniej nauki w naszej szkole, zgodnie z programem nauczania, uczymy się masażu w medycynie, w sporcie, a także w kosmetyce i profilaktyce. Dziś nasza pierwsza lekcja, zaczniemy ją od działu masażu profilaktyczno-kosmetycznego. Konkretnie tematem dzisiejszej naszej lekcji będzie masaż gorącą czekoladą. Na początku warto by wspomnieć i powiedzieć, czym w ogóle jest masaż. Tak pokrótce. Masaż to dział fizjoterapii polegający na sprężystym odkształceniu struktur tkankowych w celu wywołania efektu terapeutycznego. Stosujemy odpowiednie techniki, chwyty, a także pozycje ułożeniowe. Wykonując masaż, musimy uwzględnić warunki anatomiczne, fizjologiczne, a także fizjopatologiczne naszego pacjenta. Musimy również pamiętać, że taki zabieg wykonujemy według toku zabiegu, głównie określone przez Zygmunta Prochowicza. Dodatkowo musimy współpracować z lekarzem, a także fizjoterapeutą, aby uniknąć niekorzystnego wpływu na zdrowie. Możemy podzielić masaż ogólnie na taki ze względu na siłę bodźca, czyli krótko, średnio, długobodźcowy oraz ze względu na sposób wykonywania, czyli ręcznie lub za pomocą specjalnych aparatów i urządzeń do masażu. Jeżeli chodzi o masaż gorącą czekoladą, to na wstępie chciałabym zadać pytanie. Mam nadzieję, że znajdziemy odpowiedzi w trakcie trwania lekcji. Czy masaż gorącą czekoladą to masaż klasyczny, ponieważ czerpie techniki z masażu klasycznego, a może jest to masaż relaksacyjny, typowo i stricte relaksacyjny? Może jest to masaż leczniczy, kosmetyczny, profilaktyczny, a może aromaterapeutyczny i energetyzujący? Mam nadzieję, że w trakcie mojego wykładu, a także pokazu znajdziecie wszyscy odpowiedzi na to pytanie. Jak działa masaż gorącą czekoladą? Przede wszystkim jest to masaż, który wprowadza nas w stan głębokiego odprężenia, relaksu, rozluźnia mięśnie, powoduje, że przywracamy harmonię pomiędzy ciałem i umysłem. Dodatkowo jest to masaż regenerujący, chociażby przez to, że jesteśmy w stanie głębokiego odprężenia. Jest to masaż również, który odżywia nam skórę. Skóra po takim masażu staje się aksamitna, delikatna, bardzo miła w dotyku. Poprawia jej się koloryt, redukuje się też widoczność celulitu. Mało tego, redukujemy również nadmiar tkanki tłuszczowej podskórnej, chociażby przez to, że ten masaż pobudza funkcję lipolizy komórkowej. Jak również jest to masaż, który pobudza mikrokrążenie. Więc zalet jest bardzo dużo. Dlaczego się tak dzieje? Właśnie dzięki właściwościom czekolady. Jak dobrze wiecie, tutaj zresztą mamy też tą czekoladę przygotowaną, jak również olej. Czekoladę, którą będziemy używać do naszego masażu, musi być to czekolada prawdziwa. Co to znaczy prawdziwa? Minimum 90-95% zawartości kakao. To niezmiernie ważne. Dodatkowo naturalne oleje. Tutaj akurat przygotowany jest olej ze słodkich migdałów. Może być to również olej ze na przykład pestek winogron, pestek moreli. Taką kompozycję czekolady i oleju możemy wzbogacić o kilka kropel, to tylko symbol, tak, ta pomarańcza, natomiast możemy wzbogacić taką kompozycję o kilka kropel olejku eterycznego z pomarańczy lub cytryny, chociaż wiadomo, że takie olejki mogą również wywołać reakcje alergiczne, więc z tym ostrożnie. Czekolada plus olej to najlepszy skład masażu czekoladą, nie ma lepszego, nie stosujmy produktów w proszku lub czekoladopochodnych, to nigdy nie wpłynie tak doskonale na skórę jak naturalne produkty.
Co dalej? Czekolada. Jakie ma właściwości? No chyba każdy z nas wie, że jedząc czekoladę, czy czując zapach czekolady, co dowiedli w ogóle naukowcy, zwiększa się ilość endorfin, czyli hormonu szczęścia, który wytwarza się w naszym mózgu. Między innymi dlatego mamy od razu lepszy nastrój, wyzwala się również energia do działania. To jest taki niepisany czynnik i składnik czekolady. Wiemy, że czekolada zawiera cynk, żelazo, magnez, wapń. Dodatkowo jest źródłem polifenoli. Polifenole są to silne przeciwutleniacze, które mają swoje działanie anti-aging. Dodatkowo w czekoladzie zawarte są dobroczynne lipidy i gro innych składników, które powodują, że nasza skóra jest bardziej odżywiona i hamuje się na przykład działanie wolnych rodników. Są to witaminy z grupy B, jak również witamina A i witamina E, które należą do silnych przeciwutleniaczy i antyoksydantów. Co dalej? Taką czekoladę, jeżeli będziemy wprowadzali przez skórę, tak, do naszego organizmu, to tak jak mówi się, że przez żołądek do serca, tutaj będziemy przez skórę do serca próbowali się dostać naszego klienta i pacjenta. Ale warto wiedzieć, czy ten masaż przeznaczony jest dla każdego. Jak wiecie, każdy masaż ma swoje przeciwwskazania. Te przeciwwskazania wykluczamy podczas wywiadu z pacjentem przed przystąpieniem do zabiegu. Tutaj również są przeciwwskazania ogólne do masażu, czyli chociażby choroba nowotworowa, podwyższona temperatura ciała, choroba zakaźna, przerwanie ciągłości skóry w miejscu masowania, dodatkowo ogólne złe samopoczucie pacjenta i wiele, wiele innych, ale również istnieją specyficzne, charakterystyczne przeciwwskazania stricte do tego masażu, czyli chociażby alergie. Alergie na czekoladę, alergie na kakao, alergie na olejki eteryczne. To należy wykluczyć przed przystąpieniem do takiego zabiegu. A dla kogo taki masaż jest wskazany? No, przede wszystkim wskazany jest dla każdego, kto nie ma przeciwwskazań, ale istnieje również szereg wytycznych, w których na pewno znajdziemy jakieś możliwości i sposoby, żeby na taki masaż się skusić. Dlaczego? Ten masaż polecany jest w większości jednostek chorobowych przewlekłych, gdzie zalecany jest masaż leczniczy lub masaż profilaktyczny i stanowi to uzupełnienie terapii. Mogą być to współczesne choroby cywilizacyjne, jak na przykład zbyt szybkie tempo życia, nieodporność na stres, bezsenność. Są to choroby o podłożu zarówno psychicznym, fizycznym, jak i społecznym. Inną grupą wskazań do takiego masażu są choroby zawodowe. Choroby zawodowe, czyli chociażby przeciążenia, bóle napięciowe karku, bóle napięciowe grzbietu, bóle napięciowe głowy, jak również niedobra ergonomia pracy, niedostateczna ergonomia pracy, czyli wynika to z charakteru i uwarunkowań środowiska pracy, którą wykonujemy. Inną grupą wskazań są wskazania profilaktyczne, które stosuje się chociażby 2 razy do roku, aby właśnie wzmocnić organizm, żeby usprawnić działanie układów, czy chociażby limfatycznego, krwionośnego, aparatu więzadłowo-stawowego, układu mięśniowego i innych, jak również działania kosmetyczne. Więc szereg wskazań. Warto również powiedzieć, że masaż czekoladą kojarzy nam się głównie z jakimiś resortami wellness, spa i innymi. W naszej szkole na zajęciach uczymy się masażu czekoladą, natomiast warto wiedzieć, że taki masaż fachowo jest poprzedzić peelingiem. Peelingiem oczywiście na bazie czekolady, czyli zmielone ziarna kakaowca plus dodatkowo cukier trzcinowy. Taki peeling powoduje usunięcie martwego naskórka. Pory skóry się otwierają i tym samym skóra jest bardziej przygotowana i lepiej na wchłanianie się substancji, dobroczynnych substancji z naszej kompozycji czekolady i oleju bazowego, którym w tym przypadku jest olej ze słodkich migdałów. Więc jak najbardziej takim masażem, takim peelingiem i scrub masażem możemy ten zabieg poprzedzić. Również w hotelach stosowane są różnego rodzaju foliowania ciała, czy też klient jest w kapsule na podczerwień, tudzież w komorze parowej, gdzie wiadomo, że te czynniki powodują lepsze jeszcze wchłanianie się preparatów, kremów i masek czekoladowych, a na sam koniec wykonywany jest masaż. Dzisiaj, ze względu na ograniczony czas naszej lekcji, pokażemy ten masaż na grzbiecie. Zaprezentuję techniki na grzbiecie, natomiast warto wiedzieć, że taki masaż czekoladą potrafi trwać nawet 90 minut i obejmować całe ciało. Co do technik. No właśnie, techniki masażu relaksacyjnego i masażu miodem, masażu czekoladą, masażu świecami. Wiele pozycji literatury mówi o tym, że wszystkie te techniki mają swój początek w masażu klasycznym.
Polega to na wykonywaniu głaskania, rozcierania, uciskania i ugniatania wraz ze swoimi odmianami. I to tak naprawdę te techniki to są dla nas techniki matka, ponieważ możemy je dowolnie modyfikować i w nazewnictwie spotkamy głaskanie rozcierające lub rozcieranie głaszczące. Tak więc jest to modyfikowane. Ale specyficzne dla takiego masażu jest również nazewnictwo, które wprost oddaje nam kształt lub symbol, który malujemy czekoladą na ciele. Są to serduszka, koszyczki, ósemki, mijanie lub na przykład fontanna. Tak, zaraz się o wszystkim przekonamy, wszystkiego już dowiemy, więc jest to nazewnictwo trochę humorystyczne, natomiast jak będziecie oglądać dalej masaż, na pewno zobaczycie, o co konkretnie chodziło. Co do technik, warto jest powiedzieć, że w dużej mierze polegają one na doświadczeniu masażysty, a także na jego intuicji. Dlaczego? Ponieważ to osoba masowana, jej potrzeby są dla nas najważniejsze. Warto jest również zapewnić klimat w gabinecie. Co to znaczy? Przyciemnione światło lub światło świec. Dodatkowo jakiś olejek eteryczny, chociażby z pomarańczy, żeby współgrał z zapachem czekolady. Ale oczywiście to również muzyka relaksacyjna w tle. Tak? To dopełnia jak gdyby klimatu i wprawia nas w stan odprężenia. Tak, przyciemnione światło zawsze również nas wycisza i wspomaga jak gdyby efekt masażu czekoladą. A teraz część praktyczna. Jak widzicie, urządzenie do roztapiania i przygotowania czekolady jest dobrze wszystkim znane. Jest to zwykły porcelanowy czajnik, w którym pokruszoną czekoladę wraz z olejem bazowym podgrzewamy za pomocą świec. Taką czekoladę można również rozpuścić w kąpieli wodnej. Jest to bardzo ważne, abyśmy olejek eteryczny dodali na samym końcu. Olejki eteryczne, które są podgrzewane, tracą swoje właściwości, a czasami nawet stają się wręcz toksyczne. Więc z tym trzeba bardzo, bardzo uważać. Czekolada jest gorąca, dlatego wylewając ją na ciało pacjenta, zawsze przelewamy ją do mniejszego naczynia. Stąd też taki dzbonek jest bardzo dobrym urządzeniem, ponieważ łatwo nam dozować odpowiednią ilość, która potrzebna jest nam do masażu. A dodatkowo, pomimo tego, że obejrzycie wiele filmów, które prezentują różne techniki wylewania czekolady na ciało, ja proponuję, żebyście zawsze taką czekoladę wylewali przez swój nadgarstek i przez swoją dłoń, po to, żeby odebrać jak gdyby temperaturę tej czekoladzie i kontrolować jej temperaturę, zanim rozmieścimy ją na skórze naszego pacjenta, naszej osoby masowanej. Warto również przypomnieć na temat ergonomii naszej pracy, czyli o pozycji łożeniowej pacjenta, a także o tym, jak my powinniśmy pracować. Pacjent znajduje się w pozycji łożeniowej leżenia przodem, czyli na brzuchu. Głowa znajduje się w pozycji pośredniej w otworze stołu. Kończyny górne znajdują się w lekkim odwiedzeniu wzdłuż tułowia. Mogą również spoczywać pod czołem ze splecionymi rękoma lub na regulowanych podłokietnikach. Na wysokości lędźwi pod brzuchem podkładamy korektor lędźwiowy, który w przypadku osób, które mają zwiększoną lordozę lędźwiową, niweluje tą lordozę, rozluźnia nam trochę odcinek lędźwiowo-krzywego kręgosłupa i dodatkowo pod stawami skokowymi znajduje się półwałek lub wałek, który ma nam na celu zgiąć lekko kończyny dolne, dodatkowo uzyskać przez to efekt rozluźnienia aparatu stawowo-więzadłowego i mięśni kulszowo-goleniowych, ale również wpływać na rozluźnienie dolnej części kręgosłupa. Pracując, musimy dobrać odpowiednią wysokość stołu do naszego wzrostu i do masażu, który wykonujemy. Masaże relaksacyjne są to masaże, gdzie techniki wykonujemy płynnie, rytmicznie, ale również głęboko. Przyda nam się bardzo balans naszego ciała. Co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy stać z nogami w rozkroku. Nasze plecy powinny być maksymalnie proste, ale również rozluźnione. Głowa przedłużeniem tułowia. I techniki powinniśmy wykonywać, przenosząc ciężar ciała z jednej nogi na drugą nogę, aby nie pracować tylko i wyłącznie siłą rąk, siłą obręczy barkowej, żeby wykorzystać pracę całego ciała. Co ważne, dzisiaj będzie to trudne ze względów technicznych i nagrywania, pracujemy po obu stronach stołu. Tak, nigdy nie przyzwyczajamy się do jednej strony, ponieważ nadmiernie obciążamy swój kręgosłup, powodując powstawanie jakichś patologii i fizjopatologii w naszym kręgosłupie. Jeżeli chodzi o masaż czekoladą, jest to masaż, który nie należy do najczystszych. Nasz pacjent musi dostać opaskę kosmetyczną, która zabezpieczy jego włosy, a także jednorazową bieliznę. Dodatkowo zabezpieczamy czy też prześcieradłem celulozowym, czy też celulozowym razem, który jest pod spodem, ma folię, żeby zabezpieczyć jak najbardziej bieliznę pacjenta, chyba że pacjent ma bieliznę jednorazową, wtedy nic się nie stanie. Natomiast warto wiedzieć, że
przy gabinecie, w którym wykonywany jest masaż lub w gabinecie, musi być prysznic. Ciężko zmyć tą czekoladę jakimiś chustami tudzież chusteczkami. Warto, żeby klient wziął prysznic. Natomiast warto powiedzieć, żeby mył się tylko i wyłącznie ciepłą wodą bez użycia mydła, ponieważ wtedy spłukuje z siebie dobroczynne właściwości, jakie ma czekolada. No dobrze, przejdźmy teraz do czynności praktycznych i technicznych. Oczywiście, jak każdy masaż, poprzedzamy diagnostyką. Nie dziś zajmujemy się na lekcji diagnostyką, natomiast musimy ocenić, czy względnie powierzchnia masowana jest przygotowana jak gdyby i możemy wykonać na tej powierzchni masaż. Tak? Czy nie ma żadnych zmian dermatologicznych, przerwania ciągłości skóry, czy nie ma zmian w zabarwieniu skóry, bo to również może świadczyć o jakichś problemach ze strony układu krążenia. Jak również wykonujemy wstępną diagnostykę palpacyjną, która ma nam na celu pokazać, czy nie ma zbytniej reaktywności tkanek na dotyk, ból, czy jakieś zaburzenia odczuwania. W związku z tym taka diagnostyka jest bardzo, bardzo konieczna. Oczywiście na sam moment wylewania czekolady uprzedzamy naszą osobę masowaną, że to już, żeby się też nie wystraszył i nie spiął. Tak więc spróbujemy teraz, Pani Aniu, będę wylewała czekoladę. Nie ma to różnicy, czy robimy to z góry na dół. Natomiast wiadomo, że jeżeli rozluźnimy najpierw lędźwie i będziemy lać tą czekoladę wzdłuż kręgosłupa, ten efekt będzie najprzyjemniejszy. Jak już mówiłam, taką czekoladę wylewamy przez nasz nadgarstek i przez naszą dłoń. Żeby odebrać niejako temperaturę czekoladzie i kontrolować, czy nie jest ona za gorąca. Może być to również modyfikacja innych technik, chociażby zaczerpniętych z masażu segmentarnego, jak głaskanie piłowe, małe lub duże. Natomiast najbardziej efektowne są techniki, które mają nazwy zaczerpnięte od symboli, w tym serduszko, jest to połączenie głaskania i rozcierania, fontanna, przypominająca kształtem roztryskującą wodę. Pamiętajmy o wykończaniu pasm. Nie róbmy tych pasm krótszych. Jeżeli byłby to masaż całego ciała, moglibyśmy tą techniką zejść aż do nadgarstków. Inna technika to technika mijania, kiedy nasze dłonie spotykają się mniej więcej na wysokości dolnych kątów łopatek. Pokażę tutaj tę technikę również na drugiej połówce grzbietu, natomiast warto jest płynnie przechodzić z jednej strony na drugą. Pokażę, jak to zrobić. Aby nie odrywać rąk od masowanej powierzchni, przechodzimy za głowę pacjenta. Tutaj również możemy wykonać kilka chwytów i ruchów. W masażach relaksacyjnych dozwolony jest kierunek odwrotny niż to sercowe, które znamy z innych masaży. I po kilku ruchach znajdujemy się na drugiej stronie, na drugiej połówce grzbietu i możemy wtedy pracować symetrycznie naszym ciałem. Innym chwytem mogą być ósemki. Ósemki, które malujemy na ciele małe, mogą być to ósemki wokół łopatek, które rozciągniemy na okolicę lędźwiową.
lub ósemki poprzeczne, które malujemy przez całe ciało. Mówię malujemy, ponieważ dosłownie zaznaczamy te kształty za pomocą czekolady na ciele, natomiast jest to nic innego jak ruch głaszczący, głaszcząco rozcierający, który wykonujemy w pasmach podłużnych i poprzecznych. Pamiętamy, aby zawsze zachować kontakt z naszą osobą masowaną i zapytać się w trakcie, czy wszystko jest w porządku. Jak się pani czuje? Czy wszystko jest dobrze? Masaż czekoladą to również masaż głęboki, a więc przed ramionami. Możemy stosować również techniki, używając naszych przedramion i ciężaru naszego ciała. Lekko kołyszymy ciało na jedną i na drugą stronę, uciskając, ale nie na kręgosłupie, wyrostkach kolczystych, to wtedy byłoby nieprzyjemne. Natomiast łopatki z reguły są wystające, więc tam nie prowadzimy technik głębokich, chyba że zrobimy to naokoło. Masaż relaksacyjny, w tym masaż czekoladą, to również elementy gimnastyki, więc jak najwięcej ucisków, jak najwięcej przesunięć, które mają nam na celu dodatkowo rozluźnić obręcz barkową i łopatki. Relaks relaksem, ale przemycamy techniki terapeutyczne. Zaprezentowałam tylko kilka technik, natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, można je dowolnie modyfikować, zachowując oczywiście zasady masażu klasycznego i kolejność technik, również warstwowość, zasady warstwowości wykonywanych technik, jak również można dowolnie wymyślać kształty. Polega to na doświadczeniu i na intuicji masażysty, jak również na potrzebach osoby masowanej. Podsumowując, masaż czekoladą, masaż gorącą czekoladą przede wszystkim stanowi prawdziwą ucztę dla ciała i dla zmysłów. Odpowiadając na pytanie, które postawiliśmy na początku lekcji, gdzie można zaklasyfikować masaż gorącą czekoladą, myślę, że już wszyscy potrafią udzielić odpowiedzi, ponieważ ten masaż jest to masaż leczniczy, ponieważ poprawia nasz nastrój, jest uzupełnieniem innych terapii, gdzie zalecany jest masaż chociażby klasyczny czy profilaktyczny. Jest masażem kosmetycznym, ponieważ poprawia koloryt skóry. Jest dowiedzione, że kolor skóry, piękny, opalony, utrzymuje się przez kilka do kilkunastu godzin, a zapach czekolady na skórze przez około 24 godziny. Skóra jest wyraźnie w lepszym wyglądzie, jest bardziej napięta, zmniejsza się widoczność celulitu, a także zmniejsza się widoczność tkanki podskórnej tłuszczowej ze względu na uruchomione procesy mikrokrążenia i lipolizy komórkowej, więc jest to kolejny dowód na to, że jest to masaż kosmetyczny. Jest to masaż profilaktyczny, który ma spowodować, że nasz pęd życia, stres i inne niekorzystne czynniki, które na nas wpływają w ciągu dnia codziennego, znikają i rozmywają się w trakcie głębokiego odprężenia, więc na pewno jest to również masaż relaksacyjny, skoro przywraca harmonię pomiędzy ciałem a duchem. Jest to również masaż aromaterapeutyczny, ponieważ wszędzie tutaj roznosi się cudowny zapach czekolady. Jest to masaż energetyzujący, chociażby z powodu endorfin, których teraz poziom w naszych mózgach jest na pewno większy, czyli hormonów szczęścia, wyzwala się w nas energia do działania, więc jak najbardziej jest to masaż energetyzujący i klasyczny, ponieważ jest to podstawa do tego, abyśmy wykonywali techniki. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne lekcje.